kolejny fragment Dziejów Apostolskich, którego centrum jest wypowiedź Gamaliela, nazwana też Radą Gamaliela. Mówiąc najprościej, trwa dyskusja w Sanhedrynie, co należy czynić wobec apostołów, którzy zostali uwięzieni, wobec apostołów, którzy wciąż głoszą Ewangelię i wciąż nastawiają, moglibyśmy powiedzieć, ludzi przeciwko Sanhedrynowi. Występuje Gamaliel dzisiaj, przywołując dwa przypadki fałszywych mesjaszów, którzy zgromadzili ludzi, wystąpili przeciwko Rzymianom. No i sromotny był ich koniec i w ten sposób zweryfikowało się to, że nie byli prawdziwymi mesjaszami, ani jeden, ani drugi. I Gamaliel radzi, żeby Sanhedryn zaniechał prześladowania, żeby ich wypuścił, żeby nie skazywał. Zwraca uwagę na to, że przecież tu jest coś innego niż w przypadku tych dwóch fałszywych mesjaszów. Że ludzie podziwiają tych, którzy wierzą w Jezusa, że sprzyjają im, że może warto poczekać, może skompromituje się ten ruch Jezusa, ci wyznawcy Jezusa. Albo jest druga możliwość jeszcze, że ci, którzy głoszą Jezusa, mogą mieć rację. Że występowanie przeciwko nim okaże się występowaniem przeciwko Bogu. Aż wydaje się być nieprawdopodobne, że tej rady Gamaliela, skądinąd szanowanego, jednego z siedmiu najwybitniejszych, że Sanhedryn zacietrzewiony przecież go posłuchał. Kiedyś czytałem taki komentarz do tego tekstu napisany przez takie ugrupowanie, byśmy powiedzieli, zadziorne, takie neoprotestanckie, takie, które stawia bardzo mocno na głoszenie, na nastawianie w porę i nie w porę. W tym komentarzu był właściwie zarzut do tego, że Gamaliel był niezdecydowany, że właściwie to, co radzi, to jest tylko czekać, co będzie. Że chrześcijanin nie powinien w taki sposób postępować, że trzeba działać, że trzeba głosić. Zastanowiło mnie to oskarżanie Gamaliela, który po prostu nie poznał Chrystusa, nie miał okazji przekonać się. Ale też pytanie, czy rzeczywiście jest to czas, okoliczność na to, ażeby przywoływać argumenty z Pisma. Pamiętamy, albo i nie, że w Ewangelii świętego Jana, zanim jeszcze podjęto ostateczne kroki wobec Jezusa, w Sanhedrynie była podobna dyskusja, w której odezwał się jeden z członków, także faryzeusz, tak jak i Gamaliel, mianowicie Nikodem, który wobec zamiarów, ażeby Jezusa zabić, postawił pytanie, czy można kogoś zaocznie skazać, nie przesłuchawszy go, nie dając mu okazji do obrony. Nikodema spławiono, że się tak wyrażę, wprost dwoma argumentami, które nie są rzeczowymi. Po pierwsze, czy jakiś prorok pochodzi z Galilei? Nie? I czy ty sam nie jesteś z Galilei? To nie są merytoryczne argumenty. Nie powstrzymał Nikodem zacietrzewienia tego Sanhedrynu, który już wtedy zaocznie zdecydował się na śmierć Jezusa. Tym bardziej by trzeba powiedzieć, że ta sytuacja tych, którzy głosowali, być może nie byli wszyscy wezwani na ten krytyczny moment, kiedy skazywano Jezusa, być może tylko zdeklarowanych jego przeciwników zwołano. Tego nie mamy powiedziane bardzo wyraźnie. Ale ludzie, którzy podjęli decyzję o śmierci Jezusa, nie będą skłonni słuchać argumentów, że może popełnili pomyłkę, że może skazali niewinnego. Prą, czy będą parli dalej w tym zamiarze, który kiedyś podzieli. Będą bronić do upadłego, że ich decyzja po prostu była słuszna.
Także i w tej sprawie odnośnie już uczniów Jezusa, odnośnie zwolenników Jezusa, także wobec apostołów. Ten tekst pokazuje nam ograniczoność naszych możliwości działania. Tak jak Gamaliel mógł się odwołać tylko do prawa, mógł się odwołać do roztropności, mógł się odwołać do takiego dojrzewania w ocenie i w decyzji. Mógł się odwołać do tego, że może być, że walczymy z Bogiem. Tłum, zgromadzenie, ludzie, którzy podjęli kiedyś decyzję skazać niewinnego Jezusa na śmierć, są zespoleni ze sobą. Bardzo trudno rozbić taki układ. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu i